Kampus. Efekt sieci. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy Państwa. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie dzisiaj Katarzyna Śledziewska i Magdalena Słowódkowska. Efekt sieci gości na antenie Radia Campus już od dwóch lat. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, bo setnym. Z tej okazji mamy przyjemność gościć naszą znakomitą gościnę. Doktor Justyna Pokojska. Prawie milczę. Od początku odcinka milczę. Cześć. Justyna Pokojska, Delap UW i Wydział Socjologii. Wszystko się zgadza. Jestem po drugiej stronie, to trochę krępujące, ale cześć dziewczyny. Denerwujesz się. Cześć. Nie, ale zobaczymy, co będzie dalej. To my teraz będziemy zadawać ci trudne pytania. Skąd pomysł na efekt sieci? No bo ty, naukowczyni, yy, socjolożka, badania, doktorat, skąd pomysł, żeby nagle zostać? Redaktorką. Myślę, że y, praca naukowca powinna być pracą redaktora jednocześnie. Nie ma nauki bez opowiadania o niej. I to chyba była taka nasza intencja główna z profesor śledziewską, jak wpadłyśmy na, na pomysł, żeby opowiadać o nauce na Uniwersytecie Warszawskim właśnie w ten sposób, żeby podzielić się tym, co robimy my i co robią inni, bo okazało się, że nawet pracując tutaj lat kilkanaście, można nie wiedzieć, czym zajmują się y, pracownicy na innych wydziałach, w innych jednostkach, a są to rzeczy arcy ciekawe. I tak myślę, że bycie naukowcem musi być związane z tym, żeby opowiadać o tym, co się robi, bo do szuflady to się tak mało fajnie robi. No mm -hmm. i stąd pomysł, żeby po prostu, no, nie wiem, czy być dziennikarzem, bo to za duże słowo, ale żeby próbować rozmawiać z mądrymi ludźmi na temat ich znakomitej i arcyciekawej pracy. Ja jeszcze tak dodam może tak formalnie, okay, że efekt sieci jest finansowany przez IDUB, czyli Inicjatywę Doskonałości Uniwersytetu Uczelnia Badawcza w ramach działań Delabu właśnie w tym, że IDUB-ie w pobie piątym. Tak, i jeszcze y, mogę dopowiedzieć, że y, nasza intencja wtedy, na początku, to był 2020 rok. Pierwszy odcinek efektu sieci powstał stacjonarnie w studiu w połowie marca i to był jeden jedyny stacjonarny odcinek, który nam się udało wtedy y, nagrać. Każdy następny już był zdalnie nagrywany z podłóżka piętrowego mojej córki. I to była przygoda, która miała na celu jakieś połączenie tego środowiska badaczy cyfrowych, bo my wiedzieliśmy o sobie co nieco, wiedzieliśmy o niektórych, którzy zajmują się fajnymi rzeczami, ale oni o sobie nie wiedzą. I też właściwie zaskoczyło, zaskoczyło mnie w poszukiwaniu tematów to, jak bardzo szeroko trzeba szukać tematów i gdzie można je też znaleźć, na przykład na Wydziale Polonistyki. Albo na Wydziale Fizyki, albo na Wydziale Socjologii, rzecz jasna, czy Ekonomii, bo to nam bliskie obszary, ale w takich miejscach nieoczywistych też zajmujemy się nowymi technologiami na Uniwersytecie. No i to była fajna okazja, żeby o tym opowiedzieć. Odpowiedziałaś na moje pytanie o to, czemu miał służyć efekt sieci. I teraz sieci. już wiesz, jak to jest być gospodarzem <laughs> w stosunku do krnąbnych gości, którzy mówią, co chcą. To możesz powtórzyć pytanie, spróbuj <laughs> odpowiedzieć na nie inaczej. No właśnie po co ten efekt sieci? Chyba po to, żebyśmy sami się poznali i żeby nas poznali inni i żeby to poznawanie było jakoś taką przygodą. Bo myślę, że no, no, samodzielne dochodzenie do tego, że na Wydziale Biologii zajmuje się pani dr Maria Graniszewska na przykład digitalizacją zielników jest fascynujące. Ale jak się o tym opowie na szeroką skalę i szerokiej publiczności, to myślę, że to zyskuje rumieńców. To no był dobra, jeden z moich ulubionych odcinków. Poczekajcie, to ja to ci tylko dodam, że dzisiaj przyszła do mnie moja przyjaciółka, która powiedziała, że po wysłuchaniu właśnie jednego z twoich wywiadów y, zainspirowała się tym, żeby dodatkowo w swoim badaniu, w swoim doktoracie wziąć pod uwagę właśnie... Motylka bielinka. No nie, nie, nie. Akurat w to chodziło, Magda przypomnij, tak konkretnie, bo ty to, wiedziała. To chodziło o użycie narzędzi tekst miningowych do badań prawniczych. Bardzo fascynujący temat. Mm -hmm. Wszystkie są fascynujące na swój mm -hmm. sposób. I e, chyba też fajna jest ta różnorodność tematów, z którymi się spotykamy. 100 odcinków, 99 tematów, niektóre się powtarzały, bo byli, by były pogłębiane odcinki. A więc... a które tematy Cię najbardziej zaskoczyły? I odcinki, i e, rozmowy. Każdy mi zaskakuje na swój sposób. Zazwyczaj najbardziej zaskakujące jest to, ale to będą wiedzieli e, Państwo, fachowcy, dziennikarze, że tematy, które mają być pewniakami, nie są pewniakami, bo w trakcie rozmowy okazuje się, że jest trochę trudniej. A te, które miały nie rokować, są najbardziej fascynujące. I nie, nie powiem, które miały nie rokować, ale powiem na przykład, że już wspomniana doktor Graniszewska opowiadała o kwiatkach, które przez 200 lat po zasuszeniu nie tracą swojego koloru i są dalej niebieskie, modre i rosną nad rzeczką. I to były takie wątki, które się pojawiły zupełnie z ale też entuzjazm, z jakim e, pani doktor opowiadała o tym, no był niesłabnący i sprawiał frajdę e, na pewno mnie i mam nadzieję, że słuchaczom również e, Fajne są tematy ścisłe, to też są moje chyba ulubione tematy, bo odkryłam sobie wielką potrzebę rozmawiania na temat poważnej nauki, bo uprawiam socjologię i to jest nauka nie mniej poważna, ale jednak fizyka kwantowa, no to już jest taka potężna machina naukowa. Więc wywiady te związane z fizyką, taką, taką twardą fizyką z inżynierami, to też jest fajne wyzwanie i taki challenge, z którym się tutaj zmagam. Oczywiście uczę się pilnie przez całe ranki, żeby zrozumieć doktora inżyniera Tomasza Krawczyka na przykład albo Pawła Gore, <gry> albo innych gości, którzy opowiadają do mnie językiem mi niezrozumiałym, ale staram się. Czy. Po tych wywiadach ty widzisz jakiś potencjał w uniwersytecie, naszym uczelni? Niesłabnący. Nie tak naprawdę y, chyba cieszy to, że te tematy są tak bardzo różnorodne, że tematy są tak bardzo zaawansowane, bo to też słychać często, że tematy są zaawansowane i, i ci goście faktycznie tym żyją. A to, co jest smutne, no bo zawsze musi być smutna strona tej historii, to to, że oni nie mają wiary w siebie. Mam wrażenie, że na innych uczelniach z takich tematów robi się naprawdę wow, a u nas jest to często takie wydrapywanie, odszukiwanie. Ja na przykład szukam tematów w APD po tematach obronionych prac magisterskich i doktorskich, albo przeszukuję USOS w poszukiwaniu jakichś tam zajęć, które mogą być atrakcyjne, no bo nie mogę tej wiedzy nigdzie dostać. Nie ma też takiej bazy, w której ta wiedza byłaby zebrana, i naprawdę chodzenie po stronach internetowych różnych wydziałów w poszukiwaniu słowa cyfrowy, digitalizacja treści online, to jest taką pracą chałupniczą. A Myślę, właśnie, że inne a... uczelnie zrobiłyby z tego wielki potencjał i wielki biznes, mówiąc o tym otwarcie, sprzedając to, opowiadając, a my tak troszeczkę... To właśnie to jest następne pytanie, którego nie mam na kartce zapisanego. Dobra e, gospodyni, skąd... najlepsza <laughs> gospodyni. Ja też mam takie skąd, pytanie. Skąd bierzesz pomysły na gości? No bo oczywiście my do ciebie przychodzimy, my w sensie yy, na nasz zespół de labowy, yy, bo sobie rozmawiamy o czym piszemy, czym się zajmujemy i wtedy... I mówicie mi, że to jest super fajne i ja I muszę też się ci, tym że... zajmować. Tak, tak, ale czasami są y, takie tematy, które dla nas słuchaczy, ja jestem znaną fanką y, efektu sieci, są też interesujące. Więc pytanie jest takie, skąd czerpiesz y, pomysły na gości? Bo wszyscy są związani z, z uniwersytetem. Z, tak, nie, to jest warunek brzegowy, bo mówimy o sobie tutaj. Y, więc to są wszystko badacze związani, studenci, absolwenci, ale na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej. Yy, zewsząd, to staram się mieć uszy otwarte, oczy otwarte szeroko i przyglądać się temu gdzieś coś. A to na festiwalu nauki coś było fajnego, a to na jakiejś konferencji, a to na jakimś plakacie gdzieś jakiś referat był wypisany, a to ktoś wspomniał o kimś, kto się czymś zajmuje. Trochę się czuję czasami jak inkasent, bo piszę do ludzi zaproszenie, mało oni myślą sobie, boże, czego ta baba chce ode mnie. No i na początku rzeczywiście uderzałam się o ścianę, no bo babie się chciało, a im się nie chciało, jeszcze pandemia i to zdalne nagrywanie. To było demotywujące. I faktycznie taki, taki wiecie, jak się nazywa ten pan, który chodzi i, i od mieszkania do mieszkania i sprzedaje akwizytor jakieś tam dywany, odkurzacze do prania dywanów, prawda? No to tak się trochę czułam. Ale już po kolejnych dziesiątkach odcinków, gdzie faktycznie. Nie wiem, czy to jest to, że to już się gdzieś pojawiło, i ktoś słyszał i w związku z tym się zgodzi następnym razem. Czy studenci słuchają, bo przecież studentów też czasami zachęcamy do tego, żeby zajrzali do jakiejś eksperckiej opowieści, bo na przykład do zajęcia może przydać, na przykład na socjologii cyfrowej i nie tylko. No więc później było łatwiej. I potem już kolejni goście polecali kolejnych gości, i tak się zrobiło fajne. Właściwie taki był cel też efektu sieci. Stąd ta nazwa, którą wymyśliłyśmy Kasia przecież mhm. w pół godziny cały koncept. Um, żeby powstała sieć, taka, taka sieć, w której wiemy o sobie nawzajem. I w razie czego wiemy, że na Wydziale Dziennikarstwa jest taki, tam, taki pan profesor, który zajmuje się tym. A gdy ktoś mnie pyta o to, kto może opowiedzieć o sieci 5G, to oczywiście wiem, że to Masz Krawczyk. A kiedy o autonomicznych samochodach, wiadomo, że Łukasz Nawary już nieraz gościł tutaj, czy, czy Paweł Gora. I można by było tych nazwisk wysypywać jak z worka. I to też jest fajne, że ta wiedza jest taka już może podziela, podzielana i upowszechniona. No dobra, mam pytanie. Nie z kartki. Czy ty się przygotowujesz do tych wywiadów? Teraz nie powinnam odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie ja powinnam rozstrzygać, czy to wiadomo, czy, czy nie wiadomo. Jasne, że się przygotowuję. Znaczy są tematy, które są mi bliskie i one są dla mnie łatwiejsze, a są takie tematy, które są trudne. I na przykład pan doktor Napiórkowski kiedyś wysłał mi prezentację z Rady Wydziału Fizyki dotyczące... No już nawet nie pamiętam dokładnie czego, ale jakichś fizycznych metod, algorytmów genetycznych, yy, wzorów. No wiecie państwo, jak na Wydziale Fizyki panowie profesorowie i panie profesor dyskutują o algorytmach genetycznych, używają do tego jakichś metod, no to ja wtedy wykonuję telefony do przyjaciela, yy, fizyka rodzinnego, który mi objaśnia rzeczywistość, no i przygotowuję się do... Takie jest moje chyba zadanie, żeby zrozumieć gościa i przetłumaczyć to na nasze. Nawet jak się nie jest fizykiem, to żeby wiedzieć, że rój pszczół konstruuje się właśnie na podstawie algorytmu genetycznego, czego człowiek by nie wiedział, bo przecież jak widzi rój pszczół, to nie myśli o fizyce ani kwantowej, ani żadnej innej. Więc przygotowuję się, żeby zrozumieć, co Państwo opowiadają i żeby zadać takie pytania, może, mam nadzieję, chociaż raz na tysiąc, których nikt im wcześniej nie zadał. To moje największe marzenie, żeby takie pytania zadać. Nie macie więcej pytań? Nie no. Mamy. A powiedz mi, czy wolisz być naukowczynią i prowadzić takie poważne badania, yy, czy wolisz przepytywać tutaj nas z różnych? A to jest nie mniej poważne. Ja właśnie widzisz i takie pytanie. Jest takie stereotypowe. No bo no tak. stawiamy w kontrze to, czy nauka jest poważna, a tutaj jest taka rozmowa. Nie, bo my rozmawiamy o tematach naukowych, bo tak Absolutnie. naprawdę przychodzimy tutaj prezentować swoje badania naukowe. Staramy się zrobić to zjadliwie, żeby ta nauka jednak nie odstraszała. Wydaje mi się, że taki antagonizm pomiędzy poważną nauką a zabawą w rozmowy odbiera cały sens tej pracy, takiej pracy naukowej. Powiedziałam na początku, że bycie naukowcem to bycie dziennikarzem, też redaktorem. Ja nie jestem dziennikarzem, ale. Próbuję zadawać pytania, to już, to już tylko tyle mogę sobie powiedzieć. A wolisz prowadzić swoje badania? Czy odpytywać ludzi, żeby opowiedzieli dzisiaj? Ci o... Nie wiem już. Ja By... przez lata, przecież 15 lat tu jestem, prowadziłam badania, dalej prowadzę badania. I czasami tak mi świerzbi język, żeby powiedzieć coś, co sama robiłam, ale to nie jest moje zadanie tutaj. Tutaj, w tym miejscu, państwo opowiadają, ja słucham. Ale to jest arcy ciekawe, bo przez to, że mam jakąś tam swoją wiedzę czy doświadczenie, to wydaje mi się, że mogę zrozumieć, co oni mówią albo o co zapytać, żeby to było jasne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, co wolę. To są chyba dwa różne aspekty tej samej pracy, i jeden i drugi jest nieodzowny do tego, żeby, no żeby to robić dobrze, ale też, żeby mieć fans tego tak naprawdę, żeby mieć przyjemność. Już a może powiedz nam, z czego prowadziłaś badania? Z czym się zajmujesz Możemy. w swoim ja się... życiu naukowym? No tam zajmuję się czymś moim życiu naukowym. Zajmowałam się y, kiedyś y, y, socjologią etniczności i etnografią i przez kilka lat prowadziłam badania na pograniczu polsko-słowackim. Jakaś książka na ten temat powstała. Ileś tekstów, wiadomo, że trzeba zdobywać punkty i publikacji. Tak, Kochałam hale, kocham hale miłością pierwszą, rodzinną. Ym, no i badałam górali na pograniczu i, i gwarę i język etniczny i dlatego może takie kwestie y, rozmowy i formy rozmowy są mi bliskie. A potem zajmowałam się zupełnie innymi tematami. Przez chwilę zajmowałam się prawami dla mniejszości etnicznych w Polsce, integracją imigrantów wietnamskich w Wólce Kosowskiej. Tam też różne teksty napisałam, projekty badawcze z panem profesorem Łodzińskim i zespołem robiliśmy. A potem zajmowałam się, o fantastyczne były badania w Sędziszowie Małopolskim w ośrodku badań nad migracjami. Tam też zajmowałam się migracjami. Przez pół roku jeździłam przyglądać się pasom transmisyjnym migracyjnym z Robczyc do Brukseli i z powrotem. To był 2010 chyba rok, to też takie fajne przygody badawcze. A potem, a potem czym? Zajmowałam się no, przez chwilę socjologią życia codziennego, tak bym powiedziała, czy rodzinne. Potem kompetencje cyfrowe, potem dojrzałość cyfrowa w szkołach na Mazowszu. Potem kobietami na rynku pracy przez 7 lat nieustająco i nigdy się to nie zmieni, bo jestem jedną z nich. Kompetencjami cyfrowymi kobiet, dojrzałością cyfrową różnych przedsiębiorstw. Mogę wymieniać jeszcze tych tematów. Co jeszcze robiłyśmy? O kobietach w zawodówkach, przecież projekty badawcze, o dziewczynach mm -hmm. absolwentkach, które kończyły szkoły zawodowe, o diagnostyce nowotworu piersi i o gotowości Polaku do implementacji e-medycyny i telemedycyny. To też kilka lat temu. I kobietach prowadzących własne klince. Och, tak, mm. diagnoza przedsiębiorczości kobiet już zapomniałam, oczywiście też, też. to. No, to właściwie mogłabym po przecinku wymieniać. Trochę tych tematów było i trochę ich pewnie cały czas jest. A jakbyś miała powiedzieć, jaki jest Fascynujący temat na przyszłość dla socjologa i poradzić y, jakiemuś młodemu socjologowi, czym powinien się zająć, to co byśmy mu doradzili. Jak sprzedam swój temat, to już nie będę miał swojego tematu. Nie, ja tak naprawdę w ogóle nie. Prosimy uważam. słuchaczy, żeby nie wybierać tego tematu. To jest nie, temat, który ja w ogóle go nie podam. Polsku. Ja w ogóle go nie podam. Ja, <laughs> ja myślę, że każdy temat, do którego człowiek ma e, jakąś taką własną fascynację i zainteresowanie, może być super atrakcyjne Jak badałam pogranicze polsko-słowackie, to na ucho może wydawać się to nic bardziej nudnego niż górale pienińscy. Profesor Śledziewska, która była ze mną na e, premierze książki e, mm -hmm. na pograniczu, tak, w, na, na, na jubileuszu Flisaków, wie, że to było fascynujące doświadczenie mm -hmm. i przygoda wiekopomna. E, więc myślę, że jak się ma rumieniec na twarzy, mówiąc o jakichś temacie, to to jest ważny temat i wartościowy temat. I nie wiem, czy wszyscy powinni badać Instagrama. Absolutnie nie uważam, że wszyscy powinni badać kompetencje cyfrowe per se. Jak tak po prostu. Nie wiem, czy wszyscy powinni badać um, dokumenty prawne, bo nie każdego to interesuje, pani profesor, ale każdego z nas interesuje coś, co jest dla niego ważne i jeżeli to potrafimy ubrać w słowa. Była fantastyczna tutaj gościni z Wydziału Polonistyki, która zajmowała się um, badaniami życzeń urodzinowych na Facebooku. No wiecie, nic bardziej. Oczywistego, mm -hmm. ale ona zrobiła z tego taki, taki cymesik, tak wspaniałą pracę o, o tych formach składania sobie życzeń, o tych formach grzecznościowych, i to była tak pięknie po polsku poprowadzona rozmowa z jej strony, oczywiście nie z mojej, że mogłam zamknąć oczy i tylko słuchać, jak opowiadała o czymś, co jest. Tak, właściwie oczywiste, ale nie miałam w ogóle świadomości, jak bardzo to może być złożone. Więc nie ma tematu, który jest niefajny. Są tematy, których, których ktoś nie umie poprowadzić z feblikiem, jak się mówiło, staropolszczyzną, mhm. albo sprzedać. I to też jest chyba jeden z celów naszego mhm. podcastu, żeby sprzedać to, co się robi w sposób atrakcyjny. I na przykład opowiadać o motylkach tak, że, że, że ci zapiera dech w piersiach. Ja mam takie pytanie, dlatego że nie mam doświadczenia w prowadzeniu podcastów ile my mamy czasu? <grystanie> my mamy 25 minut. Wytnie się. I to? A nie Co? pilnujecie czasu? Nie, o no to jeszcze mamy troszkę. Rozmawiajmy dalej. Ja będę czuwać nad tym. To jest taki gość super przygotowany. <grystanie> no to jestem super. Ja mam Dobrze. pytanie. Ja też mam pytanie. A czy jest... ja to nie było <grystanie> pytanie a propos tego, to się nie liczy to się Nie, liczy, mogę ja teraz to pytanie zadać. Zawsze. Co? Możesz. No dobrze, yy, ale nie pamiętam go. To dobra, to teraz ty te zadaj. Ja cię chciałam zapytać, czy jest jakiś taki temat, o którym myślisz, że byłby fajny, ale nie udało ci się na Uniwersytecie Warszawskim znaleźć nikogo, kto by się nim zajmował? Kiedyś takim tematem było 5G, ale znakomity gość Tomasz Krawczyk przygotował się do tego tematu i już to nie jest ten temat. To też jest fajne, bo czasami jak pytam naszych gości o to, czy mogliby o czymś opowiedzieć, a oni mówią, nie znam się na tym Justyna i potem piszą do mnie miesiąc później, już się na tym znam. To mam poczucie, że nie ma takiego tematu, którego nie da się znaleźć na Uniwersytecie Warszawskim. Znaczy, są pewnie. Nie, takim tematem Lę... były podatki cyfrowe. No to powiedz mi, że potrzebujemy gościa o podatkach cyfrowych. Dokonam rekonesansu, zaproszę do przygotowania, thế笑. i, <xun> ja i Europa... może ktoś się zgłosi. Musisz... Nie, no ja, ja kiedyś opowiadam o podatkach cyfrowych. To <ûre> chyba się <godies hierarchical> wytnie. Ale to się chyba nauczyłaś wtedy, prawda? <glaim> tak, nauczyłam seasons. się. <gry Hind Gear> Więc właśnie <g visualization> były takie tematy chyba o, tej, o, tej, o, tych, o tych umowach a, pomiędzy Singapurem a całą resztą nah. świata? Nie. To były moje umowy. To były twoje umowy. No, to są moje takie tematy, które, umowy. których jeszcze nie zgłębiliśmy. Nie, nie wiem, czy mam pomysł na temat, którego nie ma. My na uniwersytecie też mamy jakąś taką predylekcję do tego, żeby nie zajmować się empiryczną nauką, bo to jest jakieś mniej. Poszanowane, o tak. I czasami tego mi brakuje. I wiem, że na innych uczelniach są takie tematy podejmowane, takie stricte empiryczne, z życia wzięte, takie tematy, które dotykają Twojego mojego funkcjonowania, włączania telefonu, aplikacji, z których korzystamy. No, u nas jest taka pewna nieśmiałość co do takich tematów bardzo aplikacyjnych. O takie badania też robiłam, o aplikacyjnych tematach i o interdyscyplinarnych tematach i o komunikacji interdyscyplinarnej. Też takie były. No więc tego jest niewiele stosunkowo, bo to jest takie m, może niegodne poważnej nauki. I tu mam wrażenie, że, że, że może ta aplikacyjność wcale by nie była e, jakimś policzkiem dla uniwersytetu, tylko może właśnie dodałaby rumieńców, tych, o których już powiedziałam. A mogłyby wyjść ciekawe tematy? Mogłyby i wychodzą. Ostatnio była Małgosia Gawrońska, która opowiadała przecież o instamatkach na Instagramie i mm -hmm. pokazywała bardzo konkretne przykłady. Super to są rzeczy. No i znów, powiedzą profesorowie Nobliwi i pani profesor, że to może takie troszeczkę mniej naukowe. Chociaż tam była koncepcja Finch podana bardzo jakby tak rozpisana i zagłębiła się Małgosia w tę koncepcję, ale też można powiedzieć, że to jest takie, takie badanie, wiecie, takie współczesne. No ale to jest 2022 rok teraz, dwa lata już tu jesteśmy na antenie, dwa lata w pandemii, już trzeci rok idzie, więc też się zmieniają nam te metody prowadzenia badań i, i mówienia o tym, więc z duchem czasu. To niech to też będzie jakieś takie miejsce, gdzie mówimy o rzeczach nowych. No ale tam też ta metodologia badawcza była taka z duchem czasu i ona tak. była bardzo właściwa. Znaczy, taki ważny jest warsztat w tym wszystkim i to, jakby to jest wszystko spełnione przez Absolutnie. No to, o czym mówimy, to jest zawsze nauka. To nie jest, to nie jest szarlataneria i to nie jest mniej poważne niż nauka w książkach, bo, bo myślę, że ta umiejętność. Przekazywania wiedzy jest nie mniej istotna, jak i produkowania. Pewnie się dzielimy na takich, którzy lubią opowiadać i takich, którzy nie lubią opowiadać, i jak trafiam do tych drugich, to oni się niechętnie zgadzają, żeby tu przyjść, ale, ale tych, którzy chętnie opowiadają, też mamy sporo i też nieodkrytych talentów takich właśnie popularyzatorskich. I Efekt sieci też pokazuje, z kim można o wszystkim rozmawiać i właściwie te tematy się nigdy nie kończą. Niektóre odcinki trwały 40 minut. Ja mam taki jeszcze taką refleksję, że dostaję, bo często wysyłam do ciebie doktorantów, którzy przychodzą do mnie na zajęcia. To nie tyle że to są moi doktoranci, tylko po prostu ze szkół doktorskich, jak chodzą do mnie na gospodarkę cyfrową i e, później dostaję informację od nich taką e, o tym, że to było niesamowite przeżycie, że to był ich pierwszy raz w radiu i że to było bardzo, bardzo pozytywne i są mega zadowoleni. I tak jak bym ja widziała przyszły rok akademicki, kiedy na nowo ruszy efekt sieci. To ja bym widziała tutaj doktorantów. Jak byś mogła ich zachęcić do tego, żeby do Ciebie przychodzić? To jest ekstra doświadczenie. To jest unikatowa możliwość poddania się ostremu uchu słuchaczy. No przecież to są, to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy tego słuchają na antenie Radia Campus oraz na Spotify odpowiednio dodatkowe liczby. Ale to też jest jakaś unikatowa możliwość uporządkowania sobie w głowie pewnych rzeczy. No bo na pytania się możemy umówić, możemy nawet pewne zagadnienia ustalić, ale ja i tak zadam takie pytania, jakie będę chciała. I to jest taki element niepokoju. Staramy się go ograniczać w warunkach kontrolowanych, żeby tu jednak nie było zaskoczeń. Chociaż zaskoczenia są najfajniejsze, i umiejętność wyjścia z takich zaskoczeń, ale to tego się trzeba nauczyć, więc na pierwszy ogień nie robimy sobie takich zaskoczeń, ale to jest chyba bardzo fajne, bo nic tak bardzo nie porządkuje w głowie tego, co się ma, czy chciało się zebrać, jak konieczność opowiedzenia komuś innemu o tym w krótkich zdaniach żołnierskich. O niektórzy goście na przykład tej umiejętności nie opanowali, pomimo zaawansowanego doświadczenia dydaktycznego, i żołnierskie słowa, to jest im obcy. No, my rozmowy. na akademii, akademii, że tak powiem, potrafimy mówić przez półtorej godziny, nie krócej. I ja potrzebuję 20 minut i zadać w tym <laughs> czasie 15 pytań albo 10. I to czasami jest wyzwanie bardzo duże, ale to też jest dla mnie przygoda. Nie, doktoranci powinni chcieć się zmierzyć z takim doświadczeniem, bo to jest po prostu super. Jesteśmy teraz pod ostrzałem mediów z każdej strony. Ktoś na nas patrzy, ktoś nas ogląda, ktoś nas słucha. To jest taka możliwość, żeby w kontrolowanych warunkach staramy się, żeby one były przyjazne. Też sprawdzić swoje umiejętności opowiadania, nie poddania się presji, jakiemuś stresowi. Każdy tu ma stres, kto tu wchodzi. Powiedziałeś, no że się stresujecie. Właśnie, właśnie, bo można się skompromitować. Czy, się czy, czy to jest możliwe? Nie można się skompromitować. mamy się kompromitacji. Ale tutaj normalnie. nie ma mowy o żadnej kompromitacji, bo jesteśmy w warunkach, myślę, takich przyjaznych. Poza tym wszyscy się znamy. I staramy się, żeby ta atmosfera była taka, jaka jest. I panu Rafałowi machamy. Pan Rafał też stara się, żeby nam było tutaj wszystkim miło. Pan Rafał, realizator, więc ukłony dla całej ekipy kampusa. Oczywiście bez was byśmy A, tutaj no sobie właśnie. do odcinka nie dotarli tak łagodnie. Więc, więc myślę, że nie ma się czego bać. No, teraz jest chyba nowy hymn męskiego grania na ten rok. Nie ma co się bać. I myślę, że nie ma co się bać. A jeżeli ktoś widzi się właśnie w rozmowie z osobą, To niech się to... zgłosi absolutnie z otwartymi ramionami czekam na tych, którzy zgłaszają się sami. Adres mailowy mój jest na stronie Delabu. Znajdą Państwo imię, nazwisko i domena delab, więc można znaleźć, napisać, zgłosić się, bo to też czasami my tego potencjału nie znajdziemy. Ja staram się te strony przeszukiwać i znajdować tematy w APD, ale machina ludzka, machina łomna. nie mam algorytmów do tego, jakby taką maszynkę ustawić. No to chyba może nie być... jest problem. No tak, ale to też nie no ma, wszystkie nie słowa kluczowe. <laughs> myślę, że nie wystarczą, bo tutaj jest kwestia też tej energii człowieka, który ten temat opracowuje. Właśnie, to, to mi nasunęło kolejne pytanie. Już chyba musimy kończyć, ale. A powiedz, łatwiej się ludziom opowiada o badaniach, które już skończyli? Czy o takiej sytuacji, że dopiero wchodzą w jakiś temat i jeszcze są go głodni? Ja bym wolała, żeby ci drudzy przychodzili, bo oni są, mają taką ciekawość poznawczą i są jeszcze otwarci i sami się nagle zastanawiają. I jest to najczęściej świeże, być może nieobrobione i takie niedoskonałe, i mówimy o planach, na propozycje, na wizję, i to może być nie, nieprecyzyjne. Ale jak już ktoś ma opracowany ten temat na 60 sposobów i wystąpił z nim 40 razy na konferencji, to jest to pewna wtórność. I wtedy Mam wrażenie, że, że odbywamy taką samą rozmowę jak ze wszystkimi innymi rozmówcami, czy też podczas prezentacji. A taki świeży temat to trudniej znaleźć pytania, bo być może jest mniej materiału, i trudniej wyłuszczyć jakieś fajne wnioski, bo ich jeszcze nie ma, ale jest, taka, jest taki głód po obu stronach tego, żeby o tym opowiadać i, i się czegoś dowiadywać. A to jest trudniejszy format, ale ciekawsze, ciekawsze chyba są wnioski. A łatwiej się rozmawia z jedną osobą? Czy jak tu przychodzi dobrze zaprzyjaźniony team? E, Czy znaczy, ja nie przeszkadzam badawczy. wtedy, staram się nie przeszkadzać. Znaczy, jeżeli jest dobrze <grym> zaprzyjaźniony team, to to jest najlepiej, bo, bo, bo wtedy rozmowa sama płynie i chyba nie ma takiej jakiejś prawidłowości. Są takie teamy, które grają znakomicie. Są takie teamy, które znają się aż za dobrze i nie grają znakomicie. Pani profesor Śledziewska na pewno wie, o czym mówię. Kiedy spotykamy się tu w gronie z panią profesor Włoch we 3, to chyba się za dobrze znamy, żeby rozmawiać. W sposób tak. fascynujący dla słuchaczy, bo my same siebie już nie możemy słuchać w uh -huh. tym składzie, z pewnością. Tak, Więc tych spotkań. tak. I to uh -huh. nie jest bardzo dobre. Bo to znaczy... po prostu kończycie za siebie myśli. Już nawet nie już zdrowe. nie mamy tej, tej fascynacji, zapytałaś o tą ciekawość. My jej, ani ja jej nie mam, ani gościnie jej no. nie mają, ani wobec siebie, ani wobec siebie samych. To już myślę, że to jest zabójstwo takie, takiego spotkania. Znaczy, przegadujemy te wszystkie tematy przy kawie. Dziesięciokrotnie, zanim uh -huh. tu przychodzimy, i to, to, to właśnie nie ma tej świeżości. Więc ja wolę, żeby byli goście, którzy się nie znają, jeżeli mają być razem, i wtedy jest zawsze jakieś zderzenie perspektyw, albo pojedyncze osoby których nie znam. To są fajne przygody, bo znamy się tylko z maili, a potem spotykamy się w studiu pierwszy raz i jest taki moment obwąchania się, co, co można, czego nie można, i czy pan profesor, na przykład pan profesor Hyk, którego serdecznie pozdrawiam i zawsze o nim ciepło mówię, chyba najlepiej słuchany odcinek na Spotify, mówiąc bardzo bezpośrednio, pan profesor Chemik, który opowiadał o gospodarce obiegu zamkniętego i o odzyskiwaniu metali szlachetnych z komputerów zniszczonych. Pamiętam ten odcinek. Dwa były odcinki, bo nie, tak. mogłam, nie mogliśmy skończyć. Niesamowite to, to, to był temat, który miał być taki, wiecie, taki temat, taki po prostu GOZ jest ważnym tematem dzisiaj. Natomiast pan profesor jak Spoczął opowieść o tych komputerach, o second-handach, o kupowaniu ciuchów z drugiej ręki, to, to naprawdę można było zatonąć tutaj w tych opowieściach i to wszystko było okraszone liczbami, faktami. Fascynująca sprawa. To, co mnie najbardziej zaskakuje, to jest to, że ty, jako osoba tak mocno wygadana, potrafisz zadawać pytania czasami i w ogóle minczeć. Tak? i milczeć. I jak, jak ciebie słucham, to generalnie aż, aż jestem zdziwiona bardzo często. I moje pytanie jest takie, jak system daje szady? No, to cieszę się, że zauważyłaś, że daję sobie z tym radę. Nie, no to jest przestrzeń gości. Ja tutaj tylko towarzyszę, czasami y, trochę bardziej nachalnie, czasami trochę mniej nachalnie, bo też goście są, y, bywają hermetyczni albo przekonani o tym, że jest wszystko zrozumiałe, bo przecież oni rozumieją, ale my niekoniecznie. Uczę się tego. Jeżeli słychać, że jest cisza, to znaczy, że robię postępy. Wspaniale. To my, my tu chyba nie osiągniemy ciszy, bo my mhm. mogłybyśmy jeszcze przez następną godzinę gadać. Mhm. Ale chyba musimy kończyć. Oczywiście, musimy zapraszamy kończyć. wszystkich. Do zgłaszania się, którzy mają z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcielibyście przedstawić swoje badania. Zapraszamy do Justyny Pokoński, do efektu sieci, ale też zapraszamy Was do komentowania może troszeczkę tych naszych podcastów. Troszeczkę naszych, się boimy, ale, ale wystawiamy okay. się na ostrzał. Tak. Mm -hmm, tak. I mm -hmm. Jeżeli są tematy, które chcielibyście, byśmy poruszyli, mm -hmm. to też zapraszamy. To, to jest myślę, że taki highde park, trochę, żeby porozmawiać o rzeczach, które może słuchacze interesują, a nie tylko nas. My już trochę w tym siedzimy, więc może byłoby dobrze, żeby świeża krew spojrzała na to, co byłoby fajnym tematem i postaramy się dostarczyć taką, taką treść, i taki odcinek na, na Państwa. No może zamówienia. też studenci by podpowiadali, kogo można zaprosić, bo oni w końcu chodzą na te zajęcia i widzą, poznają nas, naukowców i wykładowców. Tak. Dobrze by było. To taki świat, w którym no, chcemy mamy, żyć od przyszłego Mamy nadzieję, że y, takie właśnie odcinki będą od 101 odcinka Efektu Sieci. Że my że cały czas nie nie nie, nie, nie. nie, nie, nie. W którym nie, nie, nie. W w właśnie pozycja. chciałam to powiedzieć, że w którym wróci y, doktor Justyna Pokojska w swojej zwykłej roli przepytującej. Pewnie wrócę niechybnie, ale to, to słyszymy się dopiero za... Trzy miesiące, więc dajmy sobie odpocząć. Niech nam inspiracje buzują we krwi i może we wrześniu znowu nową energią do 101 odcinka przystąpimy. Wszystkich, wszystkich słuchaczy zapraszamy do zgłaszania się przez te dwa wakacyjne miesiące z nowymi tematami na nowy sezon Efektu Sieci i 101 odcinek już we wrześniu. We wrześniu. Zapisania do nas, do obserwowania nas, do komentowania, ale też przede wszystkim życzymy wszystkim udanych wakacji, odpoczynku, no i powrotu. I moje zdanie będzie ostatnie? Mm -hmm. tak. To jak zwykle powiem, a my słyszymy się jak zawsze w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna mm. Pokojska i nasze gospodynie profesor Magdalena Słogwódkowska i profesor Katarzyna Śledziewska. Zapraszamy. Dzięki, Justyna. Dzięki. Dzięki. Efekt sieci. Radio Campus.